Cześć siemana, witam was z tej strony Divioner, a tu jest kolejny odcinek z gry Europa Universalis 3. Tak, budujemy Imperium Polskie. Otóż, co sądzicie o tym, abym zmienił nieco nazwę? Ponieważ Imperium Polskie, jakby nie patrzeć, zostało już zbudowane, czyli zagrajmy w Europa Universalis 3 Imperium Polskie i na przykład zamiast tego budujemy, będę sobie stawiał na przykład versus obecna wojna, tak? Na przykład zagrajmy w Europa Universalis 3 Imperium Polskie kontra Moskwa albo z Wielkie Księstwo Moskiewskie. Wydaje mi się, żeby nawet ciekawie to wyglądało, ale to jest tak mniej ten ważniejsza sprawa. Otóż tak sobie myślałem, czyżby otworzyć z Europki kolejną serię na powiedzmy 30 odcinków, może 40, no 30, załóżmy 30 odcinków, taka sobie seria, no bo raczej wątpię, żeby ktoś kiedykolwiek nagrał Imperium Stanów Zjednoczonych, gdyż gra się kończy w roku 1826, a Stany Zjednoczone to mają raptem 40 tych lat gry. Tak więc, co sądzicie o tym, aby grając Stanami Zjednoczonymi, mając na uwadze obecną sytuację, rozwali po prostu Rosję? To by było normalnie piękne. Gra Divioner Stanami Zjednoczonymi, zbiera sobie sojuszników i rozwalamy Rosję. Wielką Rosję, która jest nic warta. Tak więc, co sądzicie? A, właśnie, bo ja sobie oczywiście save pod to już troszeczkę pobudowałem. Tu macie Reborn 2, widzicie sporą różnicę w latach. Mam to coś, co prawda, z te państwa to nie są jakieś wartościowe, ale chodzi tutaj, że budowałem całkowicie od zera gospodarkę Stanów Zjednoczonych. To znaczy fortyfikacje musiałem wszędzie na ten minimum pierwszy poziom tutaj zrobić. Muszę powołać potężną armię, potężną flotę i zająć się właśnie tutaj jakimś bliższą ekspansją. Znaczy ekspansją na jakieś tutaj państwa typu Durani albo Pers, nie, Durani. I tutaj na przykład Shabibanji i Konadę, żeby się zbliżyć bezpośrednio do granic Rosji. Co wy o tym sądzicie? Żeby wyszła taka seria Imperium Stanów Zjednoczonych, Imperium USA, albo coś w tym stylu, zaproponujecie może nazwę ewentualnie i czy wam ta opcja odpowiada. Ja mi jak najbardziej się napaliłem właśnie ostatnio na taką serię właśnie z Europki, grą Stanami Zjednoczonymi, rozwalić Rosję, marzenie, kurczę, normalnie, żeby to dziadowskie państwo zindoktrynowane zniknęło w ogóle z map. Tak więc, co wy na to? Napiszcie w komentarzach w tym odcinku. Tak więc przechodzimy do Imperium Polskiego, do odcinka 128 odcinka 73, jak dobrze pamiętam. Otóż w tej sytuacji, kiedy mamy tutaj na przykład nikczemność 28, nie jesteśmy w stanie ugrać za wiele, tak więc będziemy się zajmować przeważnie i przede wszystkim raczej gospodarką. O kurczę, Wielka Brytania, co wy tym razem? Wielka Brytania, jesteśmy w stanie wojny. A, i tu się zaczyna wojna z Turcją. Oż mordę. Aha. Tak, tak. I wojna z Turcją. Mamy tutaj 61 tysięczny pułk bez generała. Zatrudniamy generał armia desantowa B. Ale co to miało znaczyć? To nie. Bałkany, tak. Już sobie przypomniałem. Czyli forsujemy tutaj na Kastamon, prowincję z Turcji, Berkut. Dzisiaj się bardzo przydacie. Przerzucamy armię Gwardię Divionera na prowincję o nazwie Anatolia. O, świetnie, Krym, Karman, wszystko odwet robią na
państwo tureckie, ottomańskie, które tutaj walczy z naszym sojusznikiem. Coś się troszeczkę bardzo rozgadałem, wczułem, można powiedzieć, w to komentowanie. O kurcze, bunty mamy w tych prowincjach, ale tutaj to nie ma się co martwić za bardzo, ponieważ trzymamy rękę na pulsie. Kurczę, coś tu nie możemy, a tutaj co nie możemy budować ze względu, że jest wysyłany misjonarz. Misjonarz, łagodnie mówiąc. Okej, tak. Armia Guardia Divionera. Tutaj siedlimy w Czechach. W poprzednich odcinkach wojna z Czechami nam nie wyszła. Nie jesteśmy w stanie sobie z nimi poradzić na obecną sytuację, ponieważ byliśmy w gorszących dla nas warunkach typu... Tarpezut. Gdzie to się w ogóle ustworzyło? Tutaj gdzieś powinno być. No, tutaj powinno być. Tutaj jest. A kto to jest? Sami Węgrzy, Otomani, Sojusz, Francja, Irak. To och, się rzuciły państwa na te arabskich... arabskich... Kurde, ale trację stracimy. Nie będzie na naszą rzecz i się troszeczkę tutaj... Bośnia! Och nie! Och nie! Co tu się stało? Och nie, tak nie może być, no och nie. Pff, w służącej. Gdzie tam w ramionach pana? Co, wyrycicie? Okej, zajmujemy sobie Bośnię. Bośnię, która jest wasalem za nigdy w życiu. Karą za zdradzę. Dobra, nie zawracajmy sobie tym głowy. Szturmujemy! W mordę, ale nam piechoty poszło. To już chyba, jak wspominałem poprzednio, ze względu na to, że nie jesteśmy w stanie utrzymać wszystkich naszych wojsk i dlatego nam się sypią armę. 5000 mamy, skarbiec nam ucieka, 55, minus 55 mamy rocznie. Nie jest to zadowalające dla mnie, dla was, dla nas wszystkich tutaj i moich sojuszników także. Nie ustępuj ani kroku do oblężenia. I gdzie wy idziecie? Powiedzcie mi, Turki Osmańskie, gdzie wy idziecie? Zostaniecie w tym mózgu i zginiecie. Marnie i koszmarnie. Dokąd się wybierasz, panie? Chodź pan, ja ci pokażę tutaj, jak się szlachta bawi. Do oblężenia zostawimy i przejdźmy, spróbujmy przejść przez Brusę. Tutaj mamy jeden tylko statek, czyli nie zrobimy nic, nie zablokujemy portu. Ale tutaj armii też nie mam. Ale Krym widzę, nie, że tutaj kontaktuje i organizuje sobie wojska na wszelakich tych. Co to ma? Że my najemników nie możemy na swoim. Nie na swoim kontynencie. Fuck. Niedobrze. Czyli musimy to oddać wszystko Krymowi. Final solution. O kurde, jeszcze przegramy to, wypany. A nie, wygraliśmy z trudem, ale jakoś się udało. Co byście powiedzieli, abyśmy przeskoczyli tutaj tymi pułkami z tej strony i jakoś ich tutaj jeszcze odginali. Tak, więc flota, Divioner Army, Army. Idzie. Tutaj mamy pułki wschodnie, które zważywszy na zbyt słabe prowincje nie mogą być większe niż 37, od 27 tysięcy do 37 tysięcy. Tak więc chyba spodobała mi się coś ta forma komentarza tego. O kurde, możemy stracić pułk, jeżeli nie uda nam się przebrnąć przez Andrinopol do Brusy. Brusy. To będzie kiepskowo. Idziemy w tenże sposób. Tutaj mamy, jest to nasz kontynent, więc możemy budować najemników. Co prawda kozacy, którzy nie potrafią zająć prowincji odpowiednio. Och, wygraliśmy, ale to już jest troszeczkę zachwiała sytuacja, więc panie Ajk, szybko leć tutaj do Sivas. Tutaj szykowaliśmy przepływ flotą z Zelia do Asir. Zajdziemy ich w dwa ognie, ale tutaj już pułki osmańskie się szykują do zaciekłej kontrofensywy, więc
sytuacja wygląda niezbyt zadowalająco. Strefę rządową możemy przycelować w 6, ale nie. Tutaj pułk ten już jest rozbity, ale niestety 27 tysięczny pułk. I o kurde, wojna Silly Hilly Lee nam wypowiedziało. Rozgromiwszy tutaj armię turecką, jesteśmy zmuszeni wysyłać najemników, aby pilnować pleców i uniemożliwić wrogowi powoływanie nowych wojsk. Państwo znane jako Suali to się pewnie czyta, tak, Suali jest tutaj nam obce, w sensie obce, co ja pierdzę, jest tutaj nam wrogie, więc trzeba szybko tutaj zareagować odpowiednio, cofając wojska z prowincji świeżo zdobytych. Przegraliśmy tutaj, się odkurował i leci do Kastman. Wyślij szpiega, wesprzyj bunt, przytrzymać, przyszpilić i docisnąć wrogie siły Turków osmańskich. Spróbujmy jeszcze wezwać uzurpatora, żeby jeszcze troszeczkę opóźnić ich armię w ucieczce przed naszymi pułkami, które już zdecydowanie dostały ich w swoje łapska i uciekają w stronę Mus. Lecimy dalej naszą gwardią divionerską oraz armią desantową, pułki powołane specjalnie na tę okazję wojny, wojny z Turcją bądź Czechami. Co prawda tutaj wojska nasze bardzo dobrze się sprawują, póki co mimo wszystko, nawet jeżeli są mniej doszkolone niż pozostałe wojska krajów sąsiadujących z nami. Dobra, teraz zastanawiam się nad wyborem naszego kolejnego doradcy, których to wyboru nie mamy zbytnio ogromniastego. Tak myślę, kiedy by przyjąć kulturę, znaczy tak, żeby przyjąć, wejść w kulturę zachodu, czyli tak zwaną westernizację, czy jak chcecie, czytajcie, musimy spełniać kryteria, czyli centralizacja kontra decentralizacja mniej niż minus 1, innowacyjność kontra zacofanie mniej niż minus 2, mieć stabilność na 3 i władcę z zdolnościami wyższymi administracyjnymi niż 6. Czyli tak, żeby spełniać te kryteria, musimy specjalnie centralizację kontra decentralizację mieć mniejszą niż minus 1 oraz innowacyjność kontra zacofanie mniejszy niż minus 2, czyli musimy być bardzo proeuropejscy niż bardziej prowschodni, prorosyjscy, można powiedzieć. Czyli innowacyjność musimy przykochcić do minus 2, znaczy na plus 2 i centralizację też musimy, to jest 0, czyli jesteśmy w tył, tu musimy mieć 0 albo 1, tak? A jak nie, to się jeszcze rozkmini tą sytuację, ale dopiero po wojnie z Turcją Osmańską. Okej. Okay. Już chcą pokój, czyli sytuacja jest dla nich w opłakanym stanie, a w naszym wręcz zadowalająca. Czyli z racji, że mamy braki w tych, to musimy budować giełdy. Coś, co nam tutaj pozwoli na zdobywanie hajsiwa. Bo wiecie, ja wszyscy hajs się musi zgadzać zawsze i wszędzie i pod każdym względem. Gdzie ta nasza armia? O kurczę, tą armię cofnęliśmy. Cofnęliśmy do prowincji Sududududu, czyli ci musicie iść szybko z powrotem tu, bo Turki osmańskie się pomału chcą tutaj jakoś odtygować normalnie. Chyba będziemy musieli przysłać tutaj pułk, o właśnie, te dwunastka, co tutaj robi 12 tysięcy jednostek. Oni powinni tutaj pomagać już w zajmowaniu tych prowincji. Niestety gówniany tarpezut nam tutaj się wcisło i aby co to, okej. Dobra, idziecie tutaj, macie 12-17 tysięcy w pułku, więc szybko zdobędziecie Kastmon, później do Niazgot. I tak, te prowincje mnie interesują najbardziej, te trzy prowincje interesują mnie najbardziej. Co tu mamy? A nie, sorry, memory, na odwrót, to prowincja. Ta prowincja interesuje mnie najbardziej, a co do dalszych prowincji się jeszcze można naradzić. Turki osmańskie uciekają, rozdzielili trzy pułki na dwa,
zmniejszyłem swoją szansę przetrwania, a tutaj zbierają kolejne pułki i próbują coś ugrać. Z powrotem do Alpelo, Aleppo. Okej, tutaj Krym, 20 tysięcy jednostek. Musicie dostać więcej prowincji. Prusy zdecydowanie mają bogatsze, przez co mają mniej jednostek, ale są bardziej doszpicowane. Czyli tak, Domus. Oblężenie tamtego śmierdzącego małego państwa. Nic nie znaczy. Państwo znane jako Suali. Jest silne i blade i w ogóle silne. Zażądaj pokój, zażądaj daniny, wymuś wasalizację i po państwie, ale niestety nie będziemy mogli sobie później anektować ze względu na inną wiarę, więc poczekamy jeszcze trochę i z tytułu, jakiego tam oni sobie roszczyli, zagarniemy ich za 4 niesławy, będzie fajnie. Nie będą już nas wkurzać, co jest zdecydowanie lepsze jak te dwie prowincje tutaj tych Turasów. Bo te państwo Sulali będzie się ciskało w najgorszych momentach, co może być iskrą, a... O kurczę, ignoruj. To nie mamy, nie gramy na inflację, więc jest nam to zbędne. To państwo będzie nas wkurzało całe życie, bo Casus Belli ma, zawsze dostanie w tupę, ale nigdy jak ich nie zanektujemy do końca, to to się na nic nie zgodzą. Czyli srata tata, nie ma państwa Sunali i już nas nikt nie będzie wpieniał, wkurzał i denerwował, więc tu państwo jest już usrane, więc mamy spokój. Turcja próbuje tutaj się rozwinąć, ale armie nasze się podzieliły na 3 pułki, tak? No sorry memory, na 2. Pogonić za wygraną. Okej, dostali 17 tysięcy, ale tutaj gromadzą sobie pomaluchno pułki. Czyli tu możemy tych najemniorów brać, czyli oni będą tutaj szybko pójdą i będą te prowincje zajmować. Ale widzę tutaj Ottomani także walczą z państwem, jakim jest... A te Beludzistan, przecież to mają sojusz z nami, nie? No. Aha, mają z nami sojusz, ale nie są z nami naszym wasalem, więc nie włączą się bezpośrednio do wojny naszego sojusznika. Okej, rozumiem. Wszystko jasne. Tutaj się prowincja ta już troszeczkę robi nasza. Tak samo Tracja i Jazgot. Tracja niekoniecznie nasza, Celpezut, ale wątpię, żeby prowincję, która jest warta 50%, oddali takiemu państwu jak Tarpezut, który nie ma prawa istnieć, trzeba je zniszczyć. No właśnie, zapomniałem. Tak, wezmę sobie miesięczne wydatki na plus 12. Będę myślał przyszłościowo, ponieważ chcę doprowadzić nasze państwo do wielkich granic możliwości typu westernizacji przeprowadzić. Będę musiał bawić tutaj się w suwakach typu gdzie to jest, typu centralizacja i te opcje wywołują u mnie niezły spadek stabilności, przez co będę musiał szybko nadrobić. Turcja chce prośby o pokój, powrót do status quo. Nie ma takiej możliwości. Albo coś mi dacie, albo nie ma wojny bez wojny. Ale powiedziałem po mistrzowsku. Okej, tak więc wy jesteście rozbici całkiem, moje pułki. Musicie się wycofać do przyjaznych nam prowincji, czyli naszych, i odbudować troszeczkę pułki. Trzeba was zastąpić świeżym wojskiem. Czyli tak, idziecie tutaj dotąd. Te buntowniki, najemniki. Niech idą, niech idą tu, zawodowi z Andrinopol, chwała nam, 5 prestiżu, niech idą do, tutaj niech zajmują te prowincje, jak tu już w statek wsiedli i lecą na Asir. Pach, 9 tysięcy pułk, 4 tysiące wojsk desantowych, czyli mogących prowadzić tego. Angora to ma być moja. Ty sobie taki, ja już takich nie rób do oblężenia, bo to już jest nasza prowincja, to się on szybko idź i zajmij to, żeby Karman nam się tu nie wtrynił, nie wchrzanił. Okej, Turasy, Ogurasy już są w lipie. W lipie już są, okej. Tak, tutaj sobie troszeczkę się podleczycie. Z 27 także.
Okej, leczą się, dobrze. Te 17 tysięcy jednostek do oblężenia, zostawiacie piątkę, idziecie do przodu. Nie ma co tutaj w ogóle zwlekać i w ogóle. Okej, 14 tysięcy jednostek zawodowych leci do Hamamch, do oblężenia. Lecicie na Dirazorach, Zor, po akwariańsku przeczytałem. Diarazor. Chyba tak się to czyta. Mniejsza z tym. O, Krym ma 22 tysiące jednostek zawodowych. Of mordy, Berbesia. Besarbia. A tu mamy Berkut. Berkut. Już tu jakiś leci, okej, 20. Jest pozytywnie. Pozytywnie tutaj wojska nasze wychodzą już w Asir. Czyli mamy punkt zaczepienia z obu stron. O, to Adal, wojna. Szmaty, wojna, jeszcze ktoś pomoże, wojna, jakie szmaty, widzicie, to się nazywa gówno dziadowskiego pochodzenia. Ja mówię, zaraz ich zniszczyć. A skąd oni się w ogóle tu wzięli? Austria się zbuntowała, zbuntowali się Austrii, więc Berkut i bez przeszkód idziecie tutaj i niszczycie pomoże. Nie ma sojuszników, o kurde, Akwileja, jeszcze wojnę. Of mordę, ale to jest naprawdę do ogarnięcia na następny odcinek, bo już jest 21 minut. Wojna turecko-polska przebiegała dość pozytywnie do czasu, kiedy się pomoże i Akwila nie wcisła i Adal jeszcze przy okazji. Tak więc sprawdźmy, czy można coś... O kurde, mamy nie... O ja! Ono coś tu umarło, tak? I nawet... O kurde, kurde, regent. Ale sina sprawa! Wiecie co, pany? Zapiszemy to, ale jak to pójdzie dalej, to ja nie jestem w stanie wam powiedzieć. Jeżeli nam tak nie sława, znaczy tak nam państwa zaczną wojny wypowiadać, to będzie 21 minut w plecy. Bo trzeba będzie wczytać, no. Okej, tak więc z mojej strony to by było na tyle, jeśli chodzi o Europa Universalis 3 i Imperium Polskie. Budujemy jeszcze tym razem, tak więc na koniec wojna z Turcją była super elegancka, pomoże się włączyło, Akwila się włączyła, Adal się włączył ze względu na to, że spadło nam, znaczy umarł się nam król, który naszą niesławę trzymał w granicach 36, a król regent jest w stanie utrzymać do 25, przy czym my mamy 28, więc nasze roszczenia także spadły i zaczyna się wojna, rzeź, w ogóle. Dobra, yo, trzymajcie się czołem.